Witamy Was wszystkich serdecznie na naszej akcji ekowolontariatu Trash Challenge. Mam nadzieję, że wszystko to, czego dzisiaj się nauczycie, będzie odpowiadało napisowi na mojej koszulce, czyli że ta nasza nauka idzie w las. W tym roku w ramach ekowolontariatu zachęciliśmy naszych pracowników do wzięcia udziału w akcji Trash Challenge. To jest taka akcja, poprzez którą włączamy się w 26. Ogólnopolskie Sprzątanie Świata Fundacji Nasza Ziemia. Akcję zorganizowaliśmy właśnie w partnerstwie z Fundacją Nasza Ziemia pod patronatem dyrektora generalnego Lasów Państwowych, za który bardzo dziękujemy, i przy ogromnym wsparciu lokalnych nadleśnictw, które wspierają nas w tym dzisiejszym dniu. Bardzo ważne jest to, że taką akcję zorganizowaliśmy dzisiaj w 8 miejscach w Polsce i w każdym z tych miejsc nasi pracownicy wzięli udział po pierwsze jako wolontariusze w sprzątaniu świata, gdzie sprzątali swoje lokalne lasy w pobliżu ich własnych domów, gdzie żyją, mieszkają i pracują. Łącznie w Polsce w te akcje zaangażowało się dzisiaj blisko 400 naszych pracowników z ich najbliższymi. Cieszy nas bardzo liczna obecność pracowników w dniu dzisiejszym, która jest doskonałym potwierdzeniem tego, że jako instytucja bardzo poważnie traktujemy odpowiedzialność i środowisko naturalne. Przejawia się to w zakresie naszych usług, w tym, że wspieramy transformację energetyczną, chcemy finansować proekologiczne, zielone inwestycje. Mamy też ograniczenia w zakresie niefinansowania tego, co szkodliwe dla środowiska. Tu mam na myśli na przykład sektor energetyki węglowej. Sprzątanie jest bardzo ważne, dlatego że cywilizacyjnie my wytwarzamy coraz więcej śmieci. Jesteśmy coraz bogatszym społeczeństwem, coraz więcej konsumujemy, produkujemy coraz więcej śmieci. Nie wszystkie trafiają do pojemników i musimy się tego nauczyć. I to jest też fantastyczne w tym wydarzeniu, że tutaj jest bardzo dużo dzieci. One już wiedzą, że trzeba dbać o naturę, wiedzą, że nie wolno śmiecić, że warto sprzątać, a przede wszystkim warto nie marnować tego, co wokół nas jest, i nie zużywać rzeczy niepotrzebnie. Worków ze śmieciami było ostatecznie bardzo dużo i podczas sprzątania mogliśmy się również integrować, co było bardzo fajne. Bardzo nam się podobało, my aktywnie tutaj braliśmy udział z grupą dziecięcą w animacjach, w zabawach ekologicznych i mamy nadzieję, że następny będzie na wiosnę piknik. Widzimy, co się dzieje na świecie, jakby skutki tego, jak eksploatujemy naszą planetę, są widoczne na każdym kroku, więc myślę, że bardzo fajnie, że taka inicjatywa powstaje i jest tak duże zaangażowanie i wiele osób naszego banku bierze w tym udział. Mamy głęboką nadzieję, że wszystko to, czego nauczyliśmy się dzisiaj, zostanie wdrożone w nasze działania w banku, ale też w codziennym życiu każdego z nas.